Dzień dobry Państwu, niezależny Lublin.pl, witam Państwa, Ryszard Chłobowicz i Marysia Mydlak. Marysiu, znaleźliśmy na ulicy Bernardyńskiej ciekawe miejsce. Znajdujemy się przed perłową pijalnią piwa. Czy kiedyś tu już byłaś? Oczywiście, że tak. O, a ja jestem w zasadzie no pierwszy raz. No to myślę, że dzisiaj się czegoś o tym miejscu więcej dowiemy. To co, wchodzimy do środka. Oczywiście. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj telewizja internetowa niezależny Lublin.pl zagościła w gościnnych progach pijalni piwa Perła. Rozmawiamy z menedżerem tego obiektu, panem Grzegorzem Tomczykiem. Witam pana. Dzień dobry Państwu. Panie Grzegorzu, pierwsze pytanie. Czym jest perłowa pijalnia? Czy to jest bardziej klub, czy to jest bardziej restauracja, czy to jest zwykła pijalnia piwa? Czy poniekąd trudno jest odpowiedzieć tak naprawdę na to pytanie, ponieważ perłowa to jest taki koncept, który zamierza walczyć ze stereotypem typowej pijalni piwa. Chodzi o to, że tak naprawdę szerzymy przede wszystkim kulturę picia, ale też kulturę jedzenia. Łączymy piwo z jedzeniem na zasadzie takiej, gdzie ono nie jest tylko degustifem czy aperitifem, ale także składnikiem potraw. I przede wszystkim zamyka się to także w całokształcie tego, co prezentujemy tutaj. A poza takimi zwykłymi funkcjami, czyli że można przyjść się napić piwa, prawda, coś mam nadzieję dobrego zjeść, czy jakieś wydarzenia kulturalne wy z tym łączycie? Tak, jak najbardziej. Tak się składa, że w dniu jutrzejszym mamy premierę nowego piwa, a w związku z tym także jest zaplanowane kilka innych atrakcji. To jest specjalnie przygotowane na ten moment, na tą imprezę menu oraz występ duetu producentów Flirtini, który uświetni tą jutrzejszą imprezę. Perłowa też ma za sobą kilka takich ciekawych eventów, wydarzeń, które wykraczały poza tylko i wyłącznie światek piwny. Dotyczyło także kulturalnych przede wszystkim wydarzeń. Notabene nasze otwarcie było związane z takim dużym, dosyć ciekawym wydarzeniem. Był to Europejski Festiwal Smaku, gdzie otworzyliśmy swoje gościnne progi właśnie w tym czasie. Rozumiem, że wszystko dzieje się tutaj na terenie browaru, Perły Browarów Lubelskich S.A., prawda? A tak jak sięga pamięcią, no to na przykład mi się ten dziedziniec Perły kojarzy też z kinem letnim. Czy kino letnie dalej istnieje, czy jest połączone z pijalnią w tej chwili, w jaki sposób? Kino letnie tak naprawdę jest nadal od środy do niedzieli i jest tuż nieopodal, bo 30 metrów dalej. Natomiast już niedługo, z tego co wiem, będzie można swobodnie przejść z seansu kinowego prosto do pijalni. To znaczy nie wychodząc poza teren browaru? Nie, no oczywiście w tym sensie przejść, że po prostu browar trwa rewitalizacja. Trwa ona od 2013 roku, gdzie otworzyliśmy podziemia, które też zachęcam do odwiedzin. Są one już komercyjnie otwarte, można zwiedzać je w czwartek, piątek i sobotę. Kolejnym etapem była właśnie pijalnia, a w międzyczasie ta inicjatywa kina letniego, myślę, że też w jakiś sposób przybliża ludziom browar, a przede wszystkim także łączy przyjemne z pożytecznym. I tak samo było z tego, co wiem, z zamysłem pijalni. I my w ten koncept się jak najbardziej wpisujemy. Panie Grzegorzu, a proszę powiedzieć, bo wspomniał pan o podziemiach, no to obiecujemy złożyć też wizytę w tych podziemiach, zechcemy tam sfilmować. Rozumiem, że nie będzie pewnie z tym problemów. Jak najbardziej. Tutaj nie będzie z tym problemu, natomiast ja muszę o tym wspomnieć, że to nie jest takie komercyjne muzeum, jakby się mogło wydawać. Jest to raczej taki żywy organizm, miejsce, które łączy w sobie tak naprawdę trzy poziomy, bo nie tylko mówimy o browarze, jeszcze Wetera, ale także o klasztorze i kościele świętego Kazimierza. Czyli historia sięga no, XVII wieku. Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, no ale wróćmy do samej pijalni piwa Perła.
jaki jest wasz taki typowy konsument? Znaczy, nie chciałbym tutaj jakby zdradzać naszego jakby docelowego targetu, tak, w który jakby próbujemy się strzelić, ale myślę, że Perłowa jest dla każdego. Oczywiście z racji tego, że jest to miejsce, gdzie przede wszystkim serwuje się piwa, więc tutaj młodzież do lat 18 jest, że tak powiem, nie ma wstępu, tak jak pan wspomniał. Natomiast tak naprawdę poza tym jednym jakby wyłączeniem jesteśmy otwarci dla wszystkich. Mieliśmy okazję organizacji kilku różnych wydarzeń, kilku różnych realizacji, gdzie była to współpraca chociażby z Towarzystwem Wielocypel, czyli mówiąc krótko, 60-latków, którzy jeżdżą na rowerach, żyją aktywnie. Też czasem piją piwo, gdy nie jeżdżą oczywiście na rowerze, ale także właśnie kilka inicjatyw takich typowych z social media związanych, czyli kilku konferencji, kilku wydarzeń takich społecznych i dotykających kilku aspektów, a ciekawym wydarzeniem na pewno, które nas przede wszystkim zaskoczyło i to bardzo pozytywnie, było spotkanie brodaczy i fanek Brud, na które bardzo dużo osób się do nas pofatykowało. Tak, dokładnie. I panie Grzegorzu, proszę mi w takim razie powiedzieć, skoro nie chce pan zdradzać, jaki jest wasz... Znaczy, może nie tyle zdradzać, co po prostu nie chciałbym wprowadzać pewnych ograniczeń, bo tutaj według mnie... Czyli wszyscy pełnoletni lubiący... Dokładnie, ale tutaj przede wszystkim gość ma się czuć swobodnie. Gość, który przychodzi, jest naszym gościem i chciałbym, żeby czuł się tak, jak u siebie w domu. A proszę mi powiedzieć, bo jesteśmy w tej chwili w ogródku letnim, prawda? Są ustawione stoliki, kilkanaście stolików, krzesełka, solidne krzesła, także takie nawet się nie można na nich huśtać, sam wypróbowałem, ale macie też świetne wnętrze, czyli mówię o tej pijalni piwa wewnętrznej, prawda? Proszę nam o niej opowiedzieć. To świetne spostrzeżenie, ponieważ nie tylko panu się to podoba, ale okazuje się, że to ciekawe wnętrze, które zaprojektował projekt Prawa, których serdecznie pozdrawiam, projektanci z Warszawy, znaleźliśmy się w gronie finalistów takiego polskiego konkursu, ogólnopolskiego konkursu na życie w architekturze, na realizacje, które właśnie dotykają przestrzeni publicznych i zajęliśmy tam drugie miejsce, więc myślę, że tym warto się chwalić i to wnętrze jest czymś, czym warto się chwalić i co fajnie pokazywać. Przede wszystkim ono nawiązuje także do typowych pijalni piwa, nawet nie z przełomu XX, ale XIX wieku, gdzie bardzo charakterystycznym motywem był bar, który zbudowany był ze stali cynkowanej. Do tego dochodzi drewno i lustra, które optycznie powiększają lokal, więc znajdujemy się z jednej strony w takim klimacie bistro lat 20. zeszłego wieku, ale też możemy się odnajdyć w tym miejscu jako w nowoczesnym wnętrzu, pełnego przestrzeni, pomimo takiej małego metrażu, który optycznie został powiększony. I ta przede wszystkim inicjatywa tego wspólnego baru, wspólnego biesiadowania, gdzie obserwując codziennie praktycznie reakcje gości na ten jakby zabieg, widać jest, że to sprzyja przede wszystkim znajomościom, sprzyja gawędom, sprzyja po prostu wspólnej biesiadzie. I tak na zakończenie naszej rozmowy ja mogę, myślę, obiecać naszym widzom, że odwiedzimy jeszcze ten bar sławny, prawda? Wstąpimy też do kuchni, żeby porozmawiać z szefem kuchni na temat smakołyków, które przyrządzacie. Ale proszę mi powiedzieć jedną rzecz, bo wszystko to jest fajnie w lecie. A co będzie, jak przyjdą słoty, wiatr, zimno? Co wtedy z waszymi klientami? Już pierwszą zimę tak naprawdę mamy za sobą, bo otwarcie lokalu było we wrześniu, więc fakt, powierzchnia jest nieraz za mała. Są takie weekendy, gdzie naprawdę trudno jest tu znaleźć miejsce siedzące, już nie mówiąc o nawet miejscu stojącym. Ja na razie nie posiadam informacji na temat powiększenia naszego lokalu, natomiast myślę, że jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym myśleć. Mamy jeszcze przed sobą pełnię lata, zaraz jeszcze będzie typowa polska jesień, piękna jesień, która mam nadzieję, że jeszcze pomoże nam utrzymać ten ogródek jakby dla gości otwartym, aż do późnego października.
Wie pan co, przyjemnie mi się z panem rozmawia, bo mam wrażenie, że pan żyje tą swoją pracą. Pan to dosyć dobrze czuje, prawda? Nie mylę się chyba. Znaczy, tutaj się z panem zgodzę. Ja mam to szczęście, że kocham i robię to, co lubię przede wszystkim. Moją pasją jest przede wszystkim piwo. Może to się by wydawać bardzo błahe, natomiast w ostatnim czasie obserwujemy też coś tego typu, co chcemy przemycić też w Perłowej. Czyli piwo nie jest takim typowym, biesiadnym napojem, ale może też pretendować i zastąpić nawet czasem wino, które bardziej kojarzy się z wykwintną kolacją. I w tym momencie Perłowa jest chyba, myślę nawet, pokuszę się o takie stwierdzenie, jedynym lokalem w Polsce, gdzie nie działamy jako stereotyp typowego, tłustego jedzenia pod piwo, nie na zasadzie jakichś przekąstek kalorycznych, a w pełni świadomie realizujemy koncept, gdzie to piwo jest tak naprawdę w roli głównej, nie tylko jako właśnie popitka, ale także przede wszystkim jako składnik i muszę się pokusić o też fakt, żeby zaznaczyć przede wszystkim to, że piwo tak naprawdę towarzyszy nam we wszystkim i jak pan tu przyjdzie zjeść, to pan to piwo wszędzie znajdzie. Czy to będzie krem, czy to będzie jakieś sezonowane mięso, czy to będzie coś marynowanego, a nawet bułki, które wypiekamy sami, właśnie powstają ze słodu palonego. I tutaj tak naprawdę nie mówimy tylko o końcowym aspekcie, jakim jest tylko piwo, ale używamy też tych produktów, które to piwo tworzą, czyli bawimy się chmielem, bawimy się słodem, używamy notabene tej samej wody, co browar z ujęcia, a także drożdże, które piwowarskie także są wykorzystywane w naszej kuchni. Ciągle eksperymentujemy, jesteśmy otwarci na nowe trendy, też chcemy jakby zarażać tutaj ludzi tym, że może być jakościowo, smacznie i nie jest drogo. Nie jest, i to nie musi oznaczać jakiejś zaporowej ceny, gdzie klient nie wychodzi stąd z poczuciem, że ten portfel już jakby jest już zupełnie pusty, tylko z tego faktu, że korzystamy, wie pan, ja akurat osobliwie też muszę wspomnieć o tym, że dosyć dobrze układa mi się współpraca z szefem kuchni i realizujemy taką, można mówić o skandynawskiej filozofii mat, czyli czerpiemy z tego, co mamy tutaj pod nosem, mniej więcej w promieniu 10 km, bo o tym ta jakby filozofia mówi. Chodzi o to, że korzystając z jakościowych produktów lokalnych i przede wszystkim dostępnych tak na wyciągnięcie ręki, unikamy pośredników, unikamy wszelkiego rodzaju hurtowni, co daje nam przewagę w działaniu. Tak samo tutaj tak naprawdę trzeba wspomnieć o tym, że jak browar robi piwo od podstaw, tak nasza kuchnia powstaje od podstaw, czyli nie używamy żadnych półproduktów, bazujemy tylko i wyłącznie na surowcach. Tylko jedna rzecz mi w tym wszystkim przestraszyła, że wszystko jest na piwie, czyli mam nadzieję, że jak zjem u was schabowego, to mnie później policja nie złapie. Nie, spokojnie, akurat tutaj nie ma problemu. Bardziej chodzi o to, żeby tak naprawdę ludziom uzmysłowić pewne rzeczy, bo jak mówię, trend jest taki, żeby dzisiaj jakby polegamy na tym i lubimy to, co nowe, to, co eko, to, co świeże. Bardzo dużą przecież karierę robi w Polsce slow food, czyli inicjatywa takiego typowego jakby pochylenia się na tym, co się jest, skąd to pochodzi. Trochę się różni od fasu. Dokładnie. I właśnie korzystając jakby z tego nurtu, my też chcemy się w to wpisać, my też czerpiemy z tego i tak naprawdę dzięki temu jesteśmy autentyczni, bo to, co robimy, to jakby nas wyróżnia i to, co robimy, my się tego nie wstydzimy. Rozumiem. No myślę, że po tej naszej rozmowie nie trzeba będzie specjalnie widzów telewizji internetowej lublin.com.pl, Studio Life i niezależny lublin.pl zapraszę do wizyty. No ja osobiście myślę, że będę mógł polecić ten lokal także naszym znajomym. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnijmy państwu, że dzisiaj Grzegorz Tomczyk, menadżer pijalni piwa Perłowa, był gościem telewizji internetowej niezależny lublin.pl. Żegna państwa Ryszard Kołbowicz.